stwierdziłam, kurczę, mama uczy, czego uczy, tak? Wychowania do życia w rodzinie, edukuje młodych ludzi. I stwierdziłam, kurczę, to jest idealne miejsce, żeby ją tam zabrać. Postęp poszedł do przodu, więc i jakby taka rewolucja seksualna trochę idzie i dzięki temu wydaje mi się też dikery pomogą w tym, żeby jednak trochę odczarować to, co tak naprawdę jest naszą naturą. Wczoraj miałyśmy stanąć, byłyśmy właściwie już na zamknięciu przed 20 i było tutaj, myślę, że ponad 100 osób w kolejce, co znaczy, że temat nie dość, że zabawny, to i ciekawy. W Polsce pamiętajmy o tym, że jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o ciało, o seksualność człowieka. Ja myślę, że właśnie poprzez taką zabawę możemy spowodować, że ludzie trochę inaczej popatrzą na organizm i zaakceptują siebie. Myślę, że to jest raczej kwestia tego, że no w naszym kraju nie mówi się raczej o seksualności i gofry w kształcie penisa czy tam waginy. To jest coś nowego i dlatego ludzi to zainteresowało. W sensie nie pójdzie nigdzie ktoś do galerii i nie znajdzie tam gofrów w takim kształcie. No i myślę, że to jest naprawdę fajna inicjatywa. To jest naturalne, penis czy wagina, to jest naturalne. To powinno być w codzienności, powinno się o tym mówić cały czas i nie powinno być wstydu w ogóle, więc takie gofry wydaje mi się, że to jest dobry początek, żeby zaczęło być trochę bardziej otwarcie u nas. Mi się wydaje, że dotknęliśmy tematu tabu, jakim w Polsce jest narząd rozrodczy męski oraz żeński. Proces adaptacji tego w społeczeństwie jest coraz bardziej płynny i nam się o wiele bardziej podoba niż w momencie, w którym otwieraliśmy lokal we Wrocławiu, bo wtedy było o wiele większe oburzenie, teraz jest wszystko, cały proces jest o wiele płynniejszy. Nie? To tabu jest lekko przełamywane i chyba nam się udaje. Wiele osób nam zarzuca, że próbujemy przełamać ten temat tabu tak i wyjść, znormalizować trochę te nazwy też, tak, że jest penis, jest wagina i ogólnie to są normalne narządy, ale jednak użyliśmy tych nazw i dlaczego tak się dzieje i że trochę to jest takie dwuznaczne. No i chodzi o to, że przemyśleliśmy ten temat, że nie wszystkie osoby są na tyle otwarte, na tyle gotowe i nie chcieliśmy też wchodzić po prostu w czyjąś strefę komfortu, w czyjąś strefę osobistą, a jednak ktoś sobie chce kupić gofra, tylko nie jest jeszcze na to gotowy, tak? To, że on już przychodzi do nas, to, że on już bierze tego gofra, potrafi go zjeść, to już jest dla nas super sukces. Jeśli ktoś oczywiście ma ochotę, może powiedzieć wszystko, na co ma ochotę, jakby my jesteśmy bardzo otwarci i nikogo nie oceniamy.